Nie wiem, czy pan zauważył obecność polskiego premiera Mateusza Morawieckiego po sąsiedzku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli w Kanadzie. Zauważyłem, że się kumają ze sobą, miziają, ocierają, żeby elektrostatycznie się naelektryzować o siebie. Chłopcy z Davos. To jest cała kategoria, jak państwo popatrzą na Morawieckiego i na Trudeau, to oni są tacy sami. Proszę na te twarze popatrzeć, na sposób poruszania się, mówienia, na fryzury, okulary i tak dalej. Postawcie Macrona obok. To są wszystko chłopcy z Davos, z jednej sztancy zrobieni. I oni co jakiś czas się muszą spotkać, a to na wyspie Bilderberga, czy jakiej tam innej, a inna grupa na wyspie Epsteina się musi spotkać, a jeszcze inni właśnie w Davos albo na G7. Niczemu ta wizyta nie służyła. Jak tylko to ocieractwu. Jak to nie? Lepili razem pierogi. No to ocieractwo takie, że się ocierali o siebie. Trudeau z Morawieckim tam w fartuchach pierogi lepili w Kanadzie. No proszę tak, bardzo. My płacimy, socjalistyczni Kanadyjczycy i Polska socjalistyczna płacą swoim premierom za lepienie pierogów. Ja zawsze rozliczam moich pracy. Co robiłeś w pracy dzisiaj? Kawę se zrobiłem, tak? Moją, w moim czajniku zrobiłeś kawę po co? No bo mnie obudziła trochę i potem lepiej pracowałem 2 godziny. W porządku. Co premier Trudeau dla Polski zrobił, lepiąc pierogi albo Morawiecki dla Kanady, albo obaj dla Polski i Kanady? Co z tego wynika konkretnie? Ale konkretnie to ja powiem tak. Gdyby tylko problemem było lepienie wspólne pierogów, to ja bym jeszcze nie robił takich zarzutów. Ale to, co mi się rzeczywiście nie podoba, to, że dla mnie Justin Trudeau potem, po tym, jak postępował w czasie COVID-u w Kanadzie, stał się synonimem zamordyzmu, fałszywości, oszustwa i takie nizianie się z nim, takie obściskiwanie i takie opowieści, że u nas najbliższy przyjaciel, to jest po prostu coś niebywałego i to mówi to premier potencjalnie prawicowego rządu, a jeszcze nie wiem, czy pan zauważył... Nie, to jest obrzydliwe, to nie jest żadne inne. To jest obrzydliwe, ale premier Morawiecki w Polsce robił to samo z okazji COVID-u, co Justin Trudeau w Kanadzie. Premier w Polsce też miał opozycję, tylko była mniej zorganizowana niż konwój ciężarówek sławny na cały świat, bo Polska jest inna, mniejsza i tak dalej. Premier Morawiecki zrobił identyczny zamordyzm wedle tej samej instrukcji z WHO, której żaden z nich nie kwestionował. W tej chwili w Polsce psuje się 20 milionów szczepionek, za które Morawiecki zapłacił z pańskich pieniędzy i z moich. I żadnej spowiedzi na ten temat. Maski, które sprowadził ogromnym samolotem, niepotrzebnie. 4 Boeingi by to przewiozły 20 razy taniej. Przywiózł na pokaz tych masek, żeby zamaskować cały naród. Ludzie, którzy na cmentarz nie mogli wejść, kościół, który został poniżony i prześladowany przez państwo polskie. Episkopat nic nie zrobił, się nie postawił rządowi, tak jak się nie postawił episkopat Kanady Justinowi Trudeau, który pozamykał kościoły. Pojedynczy księża coś zrobili, byli karani. W Polsce pojedynczy księża coś robili, żeby otworzyć kościół, bo mnie nie wolno odmawiać mszy świętej, komunii i spowiedzi. I ci księża byli karani przez państwo. I znowu episkopat polski nic nie zrobił, ani kanadyjski. Czyli robili obaj, dokładnie to samo robili. Morawiecki jest tak samo wrednym dyktatorem jak Trudeau w mojej ocenie. Proszę na spokojnie, nie słuchając Czajkowskiego, prześledzić listę, co wam zrobił Morawiecki w COVID. No dobrze, ale to ja mam jeszcze jeden ostatni wątek z tej wizyty, który też mnie nieco zaskoczył, tak bym powiedział. W czasie konferencji prasowej w Kanadzie padło pytanie na temat tak zwanych stref wolnych od LGBT. No i tam premier Morawiecki odpowiedział, cytuję tutaj, że prawa człowieka w Polsce są przestrzegane i dodał do tego prawa społeczności LGBTQIA+, znajdują się w całkowitym poszanowaniu i są chronione. No po raz pierwszy, to jest pierwsza wypowiedź moim zdaniem publiczna, naprawdę tak wysokiego urzędnika polskiego państwa, jakim jest premier, który posługuje się nowomową lewacką w takim kontekście, bo nigdy wcześniej nikt nie mówił o osobnych prawach tej społeczności w sposób publiczny. To jest nowe. No i to czemu pan wcześniej mówił, że rząd prawicowy PiSu?
No, bo tak się to przedstawia. To jest ideologia marksistowska i moim zdaniem ci dwaj goście się niczym nie różnią. Mój chłopcy z Davos, cała seria ich jest, identyczni są, nazwiska nie mają znaczenia i oni wykonują ten sam plan. Och, co zrobić? I pana coś tu zaskakuje? Że będzie się kłaniał diabłu? No. Wie pan co, najgorsze jest to, że mi to Na zarzut, kiedy padało określenie strefy wolne, to najprostsza odpowiedź premiera jest taka, że samorządom się nie wtrącamy, bo u nas jest demokracja, panie Trudo. To była prawidłowa. Niech pan zapyta wójta mojej gminy, bo ja nie mam lewara na wójta gminy, gdyż u nas jest demokracja. A u was nie ma, Trudo?